To, no dobra, daj. Dzięki. Dokładne rzeczy w sobie. Cholera, spadł mi ten telefon. Mirek, wziąłbyś mi pomógł, no, bo gdzieś tam leży. A tu, dobra, ja sobie wezmę. Dobra. Dobrze jedziemy? Dobrze, proszę. Czy ja muszę tu pewne rzeczy zrobić? Muszę go wyłączyć. Co tam leży? Jakieś narzędzie, dobra. Gdzieś na to tu. Robotę robię. Ktoś tam cholera strasznie powiął. Do wyjmowania dałbyś mi, to ja bym tu przeczyścił, bo tu jest syf. Dara, ale stań se na parkingu. Nie, ja se poradzę. Muszę krzyczeć. O, teraz będzie 50 stopni chyba. Na tym, zobacz. Będzie 50. Zobacz, 49,1. Ten patyczek. Tak. Dobra, daj, dzięki. Ja sobie tutaj to przeczyszczę.
motelnia. Nie ma tego. Dwie motelnie. Paliwo poszło do góry. Ceny.
cholera, będzie mnie wyprzedzał. No, normalnie. Ja nie mam siły. Normalnie. Może na czwórkę przerzucę. Poczekaj. Nie. A, już prawie na górce jesteśmy. O! Nie, bo nie mam siły. Samochód nie ma siły, co ja zrobię? Dobra, jedź tutaj ty, normalny pas. Ekoplon. Ekogroch? Ekoplon. A, to były pestycydy. No. Dobra, teraz go wyprzedzę. Pójdę jak burza. No. Czekaj, niech te wariaty pójdą. O, Radomir. Ekoplon International. Poszliśmy teraz jak burza. Powiedział, bo ja muszę jechać. Tam jest taki czarny brud w środku. Musi być białe, tak jak widać tam w niektórych miejscach w tym gnieździe. Widzisz, jest blacha, widać jasne. A tam są takie czarne miejsca, byś tam poskrobał ty. Dobra? Masz to. I ty, i ty. Zobacz, tam jest takie czarne są i to trzeba wyskrobać, bo kabel nie wchodzi. Dobra. Przyjrzyj się, tam gdzie jest srebrne, to jest, widzisz tam, w tej dziurze, w tym gnieździe? Widzę! Tam jest taki brud czarny, to trzeba wyskrobać. Tylko uważaj delikatnie, żeby nie uszkodzić gniazda. Dobra. Musisz prosto ten... Żeby po środku tego nie uszkodzić, tej. I tam trzeba wyskrobać ten brud czarny. Bo nie wchodzi kabel. Telefon załączy, to musisz wyłączyć go znów w razie czego, żeby zwarcia nie zrobić. Jakby się włączył przypadkowo. Kręciny po prawej. Jeszcze nie.
mi się telefon przypadkowo włączył. Dobra, daj mi, bo ty tego nie robisz. Czy robisz? Patrzysz co tam. No tam w niektórych miejscach masz siły, masz normalnie srebrne, a tam gdzie czarne, to to trzeba wydłubać. Chyba że ja będę sam dłubał, ale to wcale nie musisz patrzeć, Dawid, tam.
zrobić? Jeszcze nie. Weź, daj, to ja będę. Załączył się, tak? Przypadkowo. Jak się załączył, to nie grzeb, bo zrobić zwarcie i go spalisz. Musisz go wyłączyć. Wyłączyłem. 8 km do zjazdu. A to Anka gra, mówię, co to skrzecze?
tak zrób, żeby jechać jak najszybszą drogą, żeby nie było jakichś dziurach. Co mówisz, żeby skręcić? Robisz te brudy. Tam te czarne, co tam są. Bo ja bym to zrobił, ale ja muszę jechać. Tą igiełką to będzie można ten brud
tak podskrobać i on wyjdzie. To jest brud po bokach. No ja wiem, on jest brud po bokach. I już zdrętwiałem. No to dobrze. Co, tu się kończy jeden? Nie, jeszcze się ponad 7 km jeszcze. Ale widoki, nie? Pokażę. Widzisz, jak tu kabel chodzi do końca? A tu zobacz, że kabel nie wchodzi. Ja ci pokażę. Widzisz? A nie, już teraz lepiej wchodzi. To już powinno być dobrze. No. Bo wcześniej nie wchodził, a teraz wchodzi. Dobra. To już dobrze. 3 km do zjazdu. Dobra. Dawid, schowaj tą igiełkę. Zawiń może w jakiś papierek, bo ona może mi... Poczekaj, dam ci coś. Masz jakiś papierek? Żeby mi ona nie zginęła. Dawid, masz jakiś papierek? Zawiń ją i tam włóż do tej. Później słabiej będziemy skręcać. Dobra. Ja ci mówię, żebyś najpierw... Będziesz jeżdżał chyba na lewą stronę. Czekaj, zobaczymy. Uważaj. No. Jedź ta, bo... Oj, cholera. Dobrze jest. Uważać tu, bo jednak zjazdy... Maszyna stoi, dlatego trzeba... Ile kilometrów do zjazdu? 1,6. Dobra, Mirek, czekaj, weźmiemy. Weźmiesz ten... Ładuję, no. Dzięki. Zawinąłeś tą igiełkę i włóż do tej torby razem z tymi innymi rzeczami. Dobra, dzięki.